Siemaneczko, z tej strony Kimo, to kolejny odcinek z Pogadanek. Więc tak. Ogólnie ostatnio wiem, że nie było odcinka, ponieważ wyjechałem. Jestem, można powiedzieć, że świeżo po wyjeździe. Nie mam kompletnie pojęcia, co tu się dzieje, czemu mam taką czułość, może taką zawsze miałem, nie pamiętam. Ogólnie dużo się działo w Team Fortressie, jak mnie nie było. Zagramy sobie pyro, gramy tego. Masakra. W ogóle czemu ja gram tym pyro? Powinienem go spalić. Dobrze, spaliłem go i ogólnie mamy 2 kile. Jest dobrze. No tak. Skończę tutaj przerywać, bo teraz się respię. No to... Dobra, może zacznijmy od tego. Od poprzedniego odcinka, który był z Pogadanek, mam nowe słuchawki. Chyba o nich nie mówiłem. Razer Nari Ultimate. Mam nadzieję, że są to bardzo fajne słuchawki, są bezprzewodowe. No i mam nadzieję, że wam się będzie lepiej grało też, w sensie oglądało moje filmy, ewentualnie grało ze mną na live'ach, które raczej będą dość często. Gdzieś tu spy był, bo się zblokowałem. Kurde, spal się typie, dobra, nareszcie. Niestety na Discordzie ktoś tam pisze, więc jest takie dziwne coś. O, teraz nie wiem, czy to słyszeliście, słuchawki się odłączyły, bo niestety sygnał się przerywa, bo są bezprzewodowe, a z tyłu kompa mam je podłączone. Jakbym je z przodu podłączył, może by było o wiele lepiej. Znowu. Nie wiem, taki dźwięk jest, mogę je też podłączyć, bo są na kabel. Ale teraz mniejsza o słuchawki, bo dosłownie 2 dni przed moim powrotem wydarzyło się coś dosyć ważnego. W sensie nie przed tym odcinkiem, tylko przed moim samym powrotem. Jakby przed odcinkiem, no chyba 4 czy 5 dni. A mianowicie update do Team Fortressa, który dodawał nam nową skrzynkę, którą dostałem. Za chwilę wam pokażę. Nowa skrzynka. I ogólnie sobie myślicie, nie no spoko, nowe kosmetyki, nowe unizuale i tak dalej. Tutaj oto ta skrzyneczka. Valve dodał tę skrzynkę, ale również popsuł całkowicie ekonomię Team Fortressa, ponieważ zdarzyło się coś takiego, że z każdej skrzynki tak naprawdę dropił unizual. Dodatkowo skrzynki na rynku Steam poszły mega w górę, do powyżej, nawet chyba niektóre dochodziły powyżej 40 zł, dzięki czemu niektóre osoby zarobiły, a takie osoby, które miały jakieś mega unyżuale, jakieś, którzy mieli fart, dropnęli unyżuale, i jak wipunki poszły do tyłu, strasznie w dół, bo okazało się, że jednak tych unyżuali jest więcej niż było wcześniej, bo nagle zaczęły dropić masowo, dlatego fajnie. Ogólnie Valve naprawił ten błąd, też zablokował na jakiś czas ekwipunki, że ja jak byłem na wyjeździe, to normalnie nie mogłem sobie wejść w ekwipunek, żeby w ogóle sprawdzić, czy już działa. No, ale niestety, Valve. Ja nic już w tym akurat nie mogę poradzić. Ekwipunki niektórych poszły w dół, skrzynki też poszły niektóre w górę. Teraz już się raczej unormowało, przynajmniej mam taką nadzieję. I że wszystko będzie jak na razie ok. No. Chciałbym was jeszcze zaprosić na live, ponieważ mam trochę bilecików. Także będziemy pewnie grali jakieś MVM-y kolejne. No i oczywiście może jakieś live z DBD albo Lola też się pojawią. A w ogóle ostatnio, zaraz po powrocie, w trakcie wyjazdu z kolegami oglądaliśmy sobie moje stare filmiki, obejrzeliśmy stary filmik z CS-a i jakoś tak postanowiłem, że chyba sobie jeszcze zagram. O Jezus, ten Andy został zabity przeze mnie, przez swoje własne działko, to było przykre. I jakoś sobie tak postanowiłem, że w sumie zagram. I wczoraj zagrałem w CS-a z paroma osobami jeszcze. Jeżeli byście chcieli ze mną zagrać, to możecie wbijać na Discorda. Ogólnie link w opisie, tak samo w informacjach o kanale jest. Oto zagraliśmy sobie i chyba skończyło się wynikiem 16-8 dla przeciwników. W sumie nie było najgorzej. Otwierałem tabelę,
ale za chwilę się śmialiśmy, że jak biorę AWP, to że kogoś zabiję z mojej drużyny, ponieważ na ostatnim odcinku z CS-a, jaki był u mnie na kanale, to było na mapie Cobblestone. Idealnie wychwyciliśmy moment, gdzie po prostu celuję z AWP i prosto w mojego strzelam w headshota. No. Ogólnie w Team Fortressa teraz nie grałem dosyć długo, dawno, więc tak w ogóle średnio mi idzie, więc też chyba nie jest jakoś najgorzej. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo serio, jak się dwa tygodnie od kompa w ogóle nie trzymało ani myszki, ani klawiatury, ani nic. Ja w ogóle tak, nie wiem, jakiś mniejszy monitor mi się wydaje, myszka to w ogóle jakaś niewygodna. Klawiatura też, nie wiem, mi się wydawała, że była głośniejsza niż jest, ale to wy pewnie będziecie i tak słyszeć tak samo, albo jeszcze głośniej, nie mam pojęcia. Ale w sumie dobra, bo dosyć długi może być ten odcinek, także to by było na tyle w tym odcinku pogadanek. Także komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!